Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galzaki, zapraszam na pierwszy odcinek ze Star Wars Battlefront 2. Zaczyna się wideo z grubej rury. Gramy potyczkę. Ło, to trup wleciał, okej. Gramy potyczkę i miałem coś powiedzieć, parę słów, ale widzę, że jest na tyle intensywnie, że ciężko będzie cokolwiek tutaj... Cokolwiek tutaj powiedzieć. Generalnie gra ma już parę lat. Nie wiem dokładnie ile, ale przypuszczam, że wiekowo jakby Dobra, uciekłem przed wieżyczką cudem. Przypomina Battlefielda 1 i zastanawiałem się, jak to będzie wyglądało z grywalnością. Czy nadal na multi można spotkać ludzi? I jak widzicie, można. Problem polega generalnie na tym, że jest sporo trybów różnych. Przeżyłem, że jest sporo różnych trybów gry i przez to wszyscy gracze jakby rozkładają się pomiędzy te tryby i z tego powodu bywa różnie. Czasami ciężko jest znaleźć na dany tryb dostatecznie dużo graczy, szczególnie w jakichś dziwnych porach. O, że dobrze, że ja to nie wlazłem. Dobra, nieważne, i tak zginąłem. Ale potyczkę gramy i potyczka jest naprawdę świetna. Mamy tutaj niewielu graczy, no patrzcie na to. W jednej drużynie jest 7, w drugiej 6. Generalnie przypuszczam, że nie wiem, ilu ich maksymalnie może być w przypadku potyczki. Ale no, tłoku nie ma. To trzeba przyznać, że generalnie w Battlefieldzie 1 łatwiej jest wyszukać rozgrywkę. Tak będę porównywał do Battlefielda 1. Mimo, że gry są generalnie dosyć różne, ale... No, szybkie FPS-y, jakby nie patrzeć. No i jednak w tego Battlefielda 1 trochę tutaj na kanale graliśmy. Więc no, te porównania siłą rzeczy będą się jakby same nasuwały. O! O kurde, a to lag. Niestety, to jest mój internet. Dobra, może się zrespimy normalnie. Więc no te porównania się same jakby nasuwają. Rzecz w tym, że w Battlefieldzie 1 rzeczywiście... Rzeczywiście tam jest jakiś dominujący jeden tryb gry. O kurde, ależ tam ich było. O nie, cholera. Kurde, to jest niestety klon specjalista, więc jego naprawdę jest ciężko ubić. Dobra, ale mamy trochę kasiorki, więc też się zrespimy jako ten droid. Ciężki droid bojowy, czy jak zwał go, tak zwał, nie? Spróbujmy trochę ludzi podojeżdżać tym czymś. O! No, to podojeżdżałem. No niestety podobnego twardziela spotkałem na swojej drodze, no i się to źle skończyło. No generalnie ja z tą produkcją przygody dopiero zaczynam, mimo że tak jak mówię, ona jest... No, ma parę lat. O. Co tu się dzieje? Się chyba nie ma co rozgadywać. No, z tymi szturmowymi, kurczę... Ciężko jest tutaj sobie poradzić. No nie, no znowu ty. A to dziad. Dobra, no idziemy teraz jako droid. Gdzie jestem w tabeli? Nieważne. A, jestem w drugim miejscu, mimo że ja cały czas ginę. No to... Tak, to coś mówi na temat naszej drużyny chyba, nie? No tak, w fatalnym miejscu się zrespiłem. No gorzej się chyba nie dało. Randomowe respy, no to zawsze boli, nie? Dobra, okej, teraz możemy się na jakimś gościu tutaj zrespić. Dobra. Dobra, wreszcie. Okej, gdzie oni są? Gdzieś na górze, dobra, wbijamy szybko, zanim znowu zaczną nas z góry strzelać. Prawie nie zdążyłem. No i znowu ty... Kurde, jakich... Oni mają pancerz wysoki. Ja nie wiem po prostu. Dobra, respimy się jeszcze raz. Jestem na drugim miejscu, mam 6 zabić, generalnie 11 eliminacji. A drużyna śpi, no ja nie wiem.
Dlaczego to zawsze tak musi być? Że nasz team śpi, a przeciwnik ciśnie. No, przeżył. No i znowu. Kurczę, oni są mocni. Nie no, idziemy na razie ciężkim strzelcem. Jego mam w miarę obcykanego, mimo wszystko, nie? Tych klas postaci tu jest naprawdę sporo różnych. No nie. Żarty. Dostał granatem i przeżył, no. Kurde. Nie za dobrze to wygląda. Ciekaw jestem, jak to wygląda sytuacja z hakerami. Powiem szczerze, Battlefield 1, o ile on rzeczywiście żyje, i to całkiem nieźle sobie żyje, można spokojnie te rozgrywki znajdować o każdej porze dosłownie, no to ci hakerzy grę straszliwie niszczą. Tam nie ma kompletnie żadnych zabezpieczeń, jeżeli chodzi o haksy w tym momencie. O. Więc no, to jest... O, cholera. Dobra. Nie, nie obrócę się. On się strasznie wolno obraca z tym działkiem. Dobra, ale dwóch tam wykosiłem. Nadal drugie miejsce. Kurde, ale porobił nas tutaj jak nic. Patrzcie na to, się respię na typach, no po prostu, ja nie wiem. No, nie zdążę, kurde. Strasznie mocni są ci z oddziałów specjalnych, naprawdę. Dobra, bierzemy jeszcze raz tego ciężkiego. No, tylko tu coś czuję, że już jest za późno, żeby cokolwiek zrobić. No, spróbujemy. Wow! Jak? Jak tam byli nasi? Skąd oni się biorą? Kurde. No ja nie wiem, o co tu chodzi. No się respia, na plecach mam gości, nie? Aj. W plecy, znowu. No tak to jest z randomowymi respami. No i niestety dostaliśmy, kurczę. Ale naprawdę ten scenariusz, no scenariusz w zasadzie, tu się chyba gra 8 na 8, powiem szczerze. I tutaj więcej osób chyba nie jest w stanie dołączyć, bo te mapy są stosunkowo nieduże. Widzicie, 8 graczy jest już naprawdę tłok. Więc przypuszczam, że tu się gra właśnie 8 na 8. Czwarte miejsce mam. Ostatnio parę rozgrywek wcześniej pierwsze udało się zająć. Mimo, że ja nadal nie mam jakiejś super wysokiej rangi, no już niestety tabeli... O nie, mogę sprawdzić chyba. To konto, wyzwania, punktacja. No ale nie ma jakby poziomu konta. Dobra, spróbujemy sobie to zagrać jeszcze raz. Myślę, że w przyszłości pogramy sobie także inne tryby. Jest tu taki całkiem fajny tryb, który oglądałem troszeczkę w internetach ostatnio. I on jest taki naprawdę skillowy, rzekłbym. On się nazywa Złoczyńcy i coś tam. Właśnie, nie pamiętam. No, naprawdę, od niedawna mam styczność z tą produkcją. Okej, gramy rebeliantami, widzę. Więc teraz będziemy żołnierzem szturmowym grali po prostu, nie ciężkim strzelcem. Którą broń wziąć? Mam tutaj już drugą broń. Broni jest kilka ogólnie na każdą klasę. W ogóle możliwości jest sporo generalnie, więc no, zanim się to wszystko podblokowuje, to naprawdę no, trzeba sporo przegrać, więc to jest w sumie duży plus, szczerze powiedziawszy, tej produkcji. Problem polega na tym, tu są takie karty, które się odblokowuje i które dają pewne bonusy, jeżeli chodzi o ilość punktów zdrowia, jeżeli mamy mało HP, na przykład zdrowie za eliminację i tak dalej, i tak dalej. Te karty się generalnie ulepsza, więc no, dla nowych graczy jest to troszeczkę problem, biorąc pod uwagę fakt, że na początku zaczynamy w ogóle bez kart, a przeciwnicy mają na przykład ulepszone karty fioletowe i granaty zadają więcej obrażeń, mają większe pole rażenia i tak dalej, i tak dalej. No i to jest potencjalnie problematyczne, ale powiem szczerze, że jakoś tam sobie daje radę, no jak widzieliście zresztą. To drugie miejsce, mimo że ja mam dopiero zielone karty. Więc no, chyba nie jest najgorzej. Kurde, no widzę, że 3 na 3 gramy. Okej. No, jak widzicie, niestety tych graczy nie ma jakoś strasznie dużo. Ja próbowałem wyszukać supremację bodajże, tak się ten tryb nazywa. Tam gra generalnie 40 osób. Do 40 osób po jednej stronie, chyba. O, a to nasz, dobra, już myślałem, że ktoś mi na plecach siedzi. Więc generalnie, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ilość graczy, Battlefield 1 ma się lepiej. O, dobra, poległ. Dobrze. Ja tu zostanę chyba na tym daszku.
Smoka Tatooine. Bardzo. No wizualnie to rewelacyjnie wygląda, naprawdę. Co tu dużo gadać. Udźwiękowienie też jest w porządku. Najgorsze jest to, no, że tutaj tak jakby no uznają, nie, tą oficjalną jakby wersję, czyli tą no, najnowszą trylogię, więc czasami się gra jako ten najwyższy porządek nieszczęsny i tak dalej. No, czego jak wiecie, ja tam nie jestem wielkim fanem. Zapewne, jak wiecie. Granat go dobije? Nie dobił go, okej. Wow, wow, wow. No, tarczę postawił. Sprytnie, mogłem się tego spodziewać w sumie. Więc schrzaniłem sprawę. No nic, respił mi się na którymś z naszych. O. Ten jak lata, kurde, skacze, nie wiadomo co. Wow. Dobra, udało się. Cudem. Miał strzelbę. Ja też mam strzelbę tak naprawdę. Więc teoretycznie też mogłem z niej skorzystać. Ale wydaje mi się, że też, że pomimo tych kart i tak dalej, że lepiej się tu odnaleźć troszeczkę nowym graczom niż w Battlefieldzie 1, który jest taki, no, mocno skillowy. Kurde. Bo ani razu chyba nie trafiłem. Szturmować! What? Czy ja go nie trafiłem tym pierwszym strzałem, czy co? Z tak bliska ze strzelby? No ładnie. No bo ten drugi to był taki ewidentnie, no już troszeczkę z dalszej odległości. Ten nadal jest, kurczę, mało graczy, jest 3-2 w tej chwili. No i tak to niestety wygląda, powiedzmy sobie szczerze, choć wiecie, no to jest, ja nagrywam w dziwnych godzinach. O, oh shit, no wiedziałem. Tak to jest z wyrzutniami rakiet, nie? Problem polega na tym, że ci rebelianci, znaczy to są rebelianci, czy to ten... Chyba rebelianci, nie ci, jak oni się tam nazywali w tej nowej trylogii. Oni te klasy specjalne mają takie, że byłem takie sobie. Wow. Wow. To jest mega fajne. Ta umiejka z tym plecakiem jest naprawdę mega przyjemna. Kurde, no nie żartujcie sobie. Wow. No, dziękuję internecie bardzo. Świetnie. Jedno zabicie, 4 zgony, no to ładnie. Zdecydowanie nie poprawiam statystyk. Dobra, no zagrajmy szturmowym zwykłym żołnierzem, bo nie mamy w tym momencie punktu, żeby jakąś lepszą klasę wykupić. Po stronie przeciwnej 2 gości, więc się tak będziemy po pustej mapie ganiać, coś czuję. Więc możliwe, że to akurat wytnę. O, jeszcze szczególnie, że to... No niestety. Tak wygląda, nie? Skąd? Generalnie można patrzeć i z trzeciej, i z pierwszej osoby. I widzicie, że mi się to zmienia i to jest generalnie efekt jakby laga, nie? Dobra.
Dobra, w końcu. Czy to jest mój pierwszy frag w ogóle? Dobra, no my to będziemy grali. Jest jeden na jeden. Dobra, no cóż. Tak to wygląda. Ogólnie w menu głównym można kliknąć szybką grę i zazwyczaj nas gdzieś dołączy. Rzecz w tym, że tutaj w tej szybkiej grze jest wszystko. Teraz dołączymy do natarcia myśliwców, więc to będzie coś a la Squadronsy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Szczerze mówiąc, jeszcze nigdy w życiu nie grałem tutaj, wiecie, nie latałem niczym. Więc coś czuję, że to będzie słabe. W Squadronsach jakoś tam, wiecie, jakoś tam się ogarnia. Rzecz w tym, że w Squadronsach ja w ogóle mam... Oczyścić drogę do krążownika Monkata. Hej. Rebelianci za wszystko zapłacą. Myśliwiec, przechwytujący bombowiec. Okej. Okay. Później mam jakieś specjalne jednostki w razie co? Dobra, zagramy sobie przechwytującym, zobaczymy. I tutaj też teoretycznie można karty wyposażać. A nie, oczekują... Tak, oczekiwanie na graczy 7 osób. No i tak też jest często, że dołączy was albo do rozgrywki, w której musicie czekać na graczy, którzy bardzo często nie dołączają, więc no musicie znaleźć, wyjść i znowu szukać czegoś innego. Często dołącza też do rozgrywek kooperacyjnych, gdzie gramy po prostu na boty. Są 3 osoby w rozgrywce i gramy na boty, więc tutaj mnogość tych trybów sprawia, że no jest niekiedy problem z wyszukiwaniem graczy, powiem wam szczerze. Więc no cóż, to tak gwoli jakby jeszcze prezentacji tego, jak to wygląda po tych kilku latach. Spróbujemy znaleźć coś innego. Co mnie bardzo interesuje, to mianowicie ten tryb bohaterowie i złoczyńcy, właśnie. Ale tego na razie nie będę sprawdzał, bo wydaje mi się, że to może być trochę bardziej skillowe niż bieganie i strzelanie. Więc nad tym jeszcze się zastanowimy i to po prostu będzie któregoś tam innego razu. Dobra, robię cięcie i zobaczymy, czy nam coś tutaj znajdzie. Znowu, dołączyło nas do trybu supremacja. Rzecz w tym, że 17 graczy musi jeszcze dołączyć, żeby w ogóle, no widzicie, jest 3, więc no... Ciężko to będzie zacząć, raczej małe prawdopodobieństwo, że tych 17 dołączy z tego, co mi się wydaje. Więc no, szukamy dalej. A tymczasem jesteśmy znowu w trybie potyczka. Wybrałem ręcznie tryb potyczka i mamy znowu po 8 graczy. Okej, okay. Respimy się jako... Oh. Gramy na hot, więc no ta potyczka, widzę, że ona jest całkiem grywalna. Dobra. Wow, wow, wow. Bombowiec nawet, kurczę, tu zaparkowany. No, mapki wyglądają rewelacyjnie, co tu dużo gadać. I te potyczki gra się też, no, bardzo przyjemnie. Nie powiem, że nie. Dobra, gdzie są rebelianci? Tam. W tym, że tych mapek... O! O kurde, swojego... Że tu friendly fire chyba nie działa, nie? O! Kurde. Z boku. Dobra, teraz zwykłym szturmowcem, czy może... Ja pierwszy raz chyba gram jako Imperium, powiem wam szczerze. Nie, dobra, nie pierwszy, okej. Okay. Dobra, weźmiemy ciężkiego strzelca, ja do niego jestem całkiem przyzwyczajony. Więc zagramy też jako szturmowcem. Dobra, dziękujemy. O nie, to nie tędy. Nie jesteśmy dezerterami. Bynajmniej. To jest Soku Milenium w ogóle, o kurde. Ta tarcza to chyba jest za te karty właśnie, bo jest taka jakby karta, która sprawia... Dobra. Która sprawia, że dostajemy bonus do ochrony przed obrażeniami, kiedy mamy low HP. Wydaje mi się, że to jest to. Skąd oni idą? Zewsząd, nie? Czy ja tego X-Winga mogę wskoczyć? Chyba mogę. Nie, okej, okay, nieważne. Kurde, ależ tu Saigon. Dobra, typ poległ. Okej, okay, na razie mamy przewagę. O, cholera, tam dużo ich. Dobra, ta tarcza to była umiejka, to nie było skarb. O, oberwałem.
No, ta wymiana była niezła, bardzo dla nas korzystna. Wow. Wow. O kurde. To się porespili. Patrzcie, już drugie miejsce mam. Okej, możemy jakiegoś specjalnego tego wziąć. Ten jest dobry. To jest ten szturmowiec śmierci. Dead Trooper bodajże, to oni się tak nazywali, czy nie? Chyba tak, nie? Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Wiecie, tej najnowszej sagi to ja naprawdę totalnie... Czy sagi, trylogii tych nowszych filmów, chociaż Łotr 1 był akurat naprawdę w porządku. Kurde. Jak się z zapleców... Bo można ogólnie grać też z pierwszej osoby, ale jak się z zapleców patrzy, jest to bardziej, wydaje mi się, klimatyczne. Gra jest lepiej do tego przystosowana. Ale nieraz się strzela, wiecie, po obiektach, bo nie ma jakby tego poczucia, czy jesteś wychylony zza obiektu, czy jednak masz lufę, kurczę, centralnie na obiekcie. O, jakieś luki. Dobra, był. Co on tu robi na chod w ogóle? Nie wiem, skąd oni go wzięli. Może to był Czubaka. Dobra, no mamy teraz ładną przewagę, trzeba przyznać. Wow, dostałem. Dobra, mamy dziada. Okej. Okay. A nie! Myślałem, że go uśmiercili. Tu jest dwóch rebeliantów. Na plecy mi wbił, dobra. Ładnie. Ładnie, dobrze. Bardzo ładnie. O. No, czuł się tu bezpiecznie za tą osłoną. Ale chyba trochę przesadził, nie? Znaczy przesadził, on po prostu musiał wszędzie patrzeć i ten... Wow. Wow. Kurde, ale wykoszeni. Że mam teraz mało HP, oni nas tu cisną mocno. O, plecy. Cholera. O, to nie, no dobra, nieważne, on się tu respił chyba. Wow. No to nie jest dobry spot. Kurde. Jakby to przeżyłem. Oto nasze. Dobra. Ładnie. O, Ewok. Co? Na chod? Co on tu robił? Znowu to samo pytanie przewija się, nie? O. Dobra, ale przewagę mamy sporo, 55 do 18. Wow. Dobra, no już końcówka. Myślę, że przegrać tego nie jesteśmy w stanie. Które mam miejsce? Drugie. No to ładnie. Okej. O cholera. Dobra. A jak zwiał, ładnie. Dobra. No mamy ich, no już nie są w stanie się wybronić. Trzech ich zostało.
Jeden gdzieś kampi chyba, nie? A może nie. Dobra, zginął. No, niestety nie udało się ubić ostatniego. 20 do 2, ja tylko dwa razy zginąłem. Kurczę, no ci czarni szturmowcy to są naprawdę zabójczy. I tyle. Będziemy kończyć dzisiejszy odcinek tym dosyć optymistycznym akcentem, szczerze powiedziawszy. No, zdecydowanie. Znowu nie sprawdziłem w tabeli, jak tam, jeżeli chodzi o poziom konta. Ciężki strzelec kolejny, poziom egzekutor prawie. Ładnie, ładnie to wygląda. Dobra, wychodzimy do menu głównego. Myślę, że w Battlefroncie dwójce spotkamy się jeszcze kiedyś. Mam nadzieję, że w bliższej przyszłości. Na pewno będę chciał przetestować, tak jak mówiłem, ten tryb bohaterowi złoczyńcy. Jeżeli chodzi o kampanię, jakieś single player czy coś w tym stylu, może kiedyś. Ja szczerze mówiąc znam tą kampanię całkiem nieźle. W ogóle jakaś skrzyneczka, zobaczmy. Chociaż nigdy w nią nie grałem, ale oglądałem na YouTubie parę razy. Jest naprawdę bardzo fajnie zrobiona. Co ja tu odblokowałem? Jakąś broń może nową? Ciężki strzelec, tak. O, fajnie. Będzie trzeba przetestować. Ja tym ciężkim strzelcem grałem całkiem sporo. Tyle z mojej strony. Dzięki serdeczne za oglądanie. Do zobaczenia. Czołem.